Ulica Jeleniowska w Kielcach. Ekipa wodociągów kieleckich rozpoczęła pracę przy czyszczeniu rur z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Sprężarka tłoczy powietrze do rury wodociągu liniowego. Tu mamy końcówkę. Wszystkie brudy, zanieczyszczenia, które są w rurze, wypadają wraz z wodą, z powietrzem. Takie prace wykonywane są regularnie w trosce o jakość wody, z której korzystają mieszkańcy Kielc. Dbałość o klienta to między innymi zadecydowało o przyznaniu certyfikatu staropolskiego rzetelny przedsiębiorca. Wodociągi kieleckie już po raz kolejny spełniły warunki regulaminu i uzyskały to wyróżnienie, które potwierdza, że firma działa zgodnie z prawem, przestrzega zasad etycznych w biznesie, wywiązuje się ze zobowiązań wobec partnerów, a przede wszystkim pracowników. Firma bez ludzi byłaby tylko pustym jakimś stanem majątkowym. To ludzie ją wypełniają, nadają sens i sprawiają, że są lub ich brak. Myślę tu o sukcesach. Także ja jestem wdzięczny pracownikom. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ustanowiła ten certyfikat, aby uhonorować firmy liczące się na rynku. Wodociągi kieleckie przygotowują się do realizacji czwartego projektu z wykorzystaniem unijnych pieniędzy. Wartość inwestycji to 80 milionów złotych. Cały czas prowadzone są prace na terenie Kielc, między innymi na ulicach Złotej, Kryształowej, Masalskiego, Konopnickiej, Skrajnej i Berberysowej. Renowacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową zgłoszone zostały już do odbioru. Jest to metoda taka, że większość Państwa nawet się nie zorientowali, że poszły poważne prace naprawcze. Wodociągi kieleckie certyfikatem staropolskim rzetelny przedsiębiorca mogą się posługiwać do maja przyszłego roku.